Dzisiaj, 15 maja, mamy święto Izidora Oracza, naszego patrona, patrona rolników. Wszystkim wam życzę wszystkiego, co najlepsze, jak najlepszych decyzji, jak najlepszej pogody, jak najwięcej cierpliwości do naszego trudnego zawodu, żebyście mieli z tego poza pieniążkami na utrzymanie was, waszych gospodarstw i waszych rodzin. Również radość, zadowolenie. Tego, kochani, wam wszystkim życzę, bo mamy trudny zawód. Fajnie, że mamy swojego patrona. A teraz działamy. Jestem ciągle pod szklaną kopułą wyżu. Brakuje wody, w niektórych miejscach popadało. Dzisiaj w szybkiej poradzie przede wszystkim właśnie ten temat. Temat tej naszej suszy, która nas tak gnębi. Co i jak mamy robić, żeby nic nie spieprzyć i nie pogorszyć. Pokażę i przeanalizujemy aspekty związane właśnie z kwestią grzybówek, z kwestią chwastów, z kwestią tego, co niestety się za chwilę wydarzy, jeżeli nie popada, bo ja wiem, że istnieje pewne prawdopodobieństwo, że tak się właśnie stanie, żeby nas nie zaskoczyło. Dlaczego mamy już popatrzeć na kwestię jęczmienia i rzepaku w aspekcie niedługiej przyszłości doboru i wyboru kolejnych odmian, bo musimy o tym myśleć, żeby nie dać się nikomu wykiwać. Na końcu pokażę wam, w jaki sposób, używając asystenta NPK i aplikacji Hektar Farmer, unikniecie błędów przy zakupie wapna, bo zaczyna się sezon sprzedaży wapna i nie jest tajemnicą, że będzie się nam za chwilę wszystko i wszędzie wciskać. Pokażę wam również, dlaczego w wersji mobilnej Hektara Wiedzy jesteście do przodu w zadawaniu pytań oraz jak możecie wycisnąć więcej czasu, korzystając z aplikacji. Czemu ja tak zawsze was namawiam do aplikacji mobilnych Hektar Wiedzy, jak ktoś nie lubi aplikacji? Ja rozumiem, że ktoś może apek nie lubić, ja się z tym zgadzam i rozumiem, że tak jest. Tylko w tej aplikacji jedna rzecz, nie macie wyskakujących okienek, nie macie reklam produktów, nie macie jakichś durności, które was zawalają, które mają to najrozmaitsze firmy w naszym sektorze rolniczym w Polsce, nie tylko w Polsce. A co macie? Macie wiedzę, macie powiadomienia, macie przypomnienia, macie ode mnie wskazówki, macie zdjęcia, które wam wysyłam, na przykład z objawami chorób czy też szkodników. I to właśnie mogę zrobić tylko przy użyciu telefonu. Ja tego nie mogę zrobić przez komputer, bo po prostu nie mam jak. Teraz dam taki prosty przykład. Jeżeli mam aplikację, tak, tą wersję mobilną, to zobaczycie podział. Dlaczego to zrobiłem? No bo jeżeli na przykład są aktualności, to w tym momencie wchodzicie i przewijacie problemy i zagadnienia, o które pytają inni rolnicy. Jeżeli ktoś wkleił na przykład zdjęcie jakiegoś szkodnika, jakiejś choroby, jakiegoś objawu fito, to możliwe, że tutaj znajdziecie zdjęcie i odpowiedź. Jeżeli ktoś na przykład zadał pytanie, ja przypomnę, a ostatnio był rekord, mówię poważnie, zobaczcie, 512 to jest liczba ogólna pytań plus odpowiedzi ode mnie. To jest rekord, jeszcze nigdy tyle nie było. I teraz jeżeli na przykład tych pytań jest ogromna ilość, zobaczcie, to w tym momencie masa ludzi, masa z was, zadaje mi pytania, wklejając zdjęcia. I ja wtedy mam ogromny komfort, bo jest mi łatwiej odpowiedzieć. Jeżeli ktoś mówi, panie Czarku, co to za objawy? Skręcił mi się burak po zabiegu na chwasty. A skąd ja mam wiedzieć? Ale jeżeli ja mam pytanie, panie Czarku, co to jest za objaw w buraku? I pod spodem mam zdjęcie tego pytania, to ja z dużą dokładnością jestem w stanie wam pomóc. I właśnie na tym cała ta bajka polega. Tak to działa. Jeżeli na przykład interesują was jakieś konkretne gatunki, to sobie zaznaczacie po prostu dzwoneczki. Tak ja to nazywam, zielone dzwonki. Zobaczcie, wchodzę na forum, klikam, interesuje mnie na przykład, bo przymierzam się dosłownie do zakupów i wejścia w jęczmień o zimy. Więc sobie wchodzę, klikam powiadomienia tak albo powiadomienia nie. I w tym momencie, jak mam na tak i dzwonek się zapala, to znaczy, że dostaję informację. I tak mamy działać. Od niedawna, od jakiegoś czasu, to samo jest z maszynami. Ktoś powie, panie Czarku, co ja mogę mieć, jak mnie nie interesują gatunki? Już wyjaśniam. Interesują mnie na przykład kwestie związane, uwaga, zobaczcie, z kosiarkami do trawy. Tak? Co robię? Wchodzę, zaznaczam jakąś konkretną markę i śledzę. Zobaczymy, co będzie. Jeżeli na przykład interesują mnie tematy cioniku, bo się na przykład do czegoś przymierzacie, tak? To zobaczcie, wchodzę, cionik ironiczny. Zaznaczam jakiś wątek, na przykład, nie wiem, przymierzam się dokupić do jutwara, załóżmy. Robię powiadomienia na tak i w tym momencie śledzę wątek. I właśnie to wszystko umożliwia aplikacja mobilna. A jak chcecie oglądać materiały i wykłady na telewizorze, bo po prostu wam wygodniej, to czemu nie? Ale miejcie też to, bo wtedy macie ze mną lepszą łączność, lepszy kontakt. A jak ktoś nie wierzy, to na koniec powiem tylko tyle. Regularnie już wysyłam zdjęcia. Zdjęcia chwastów, szkodników, objawów fitotoksycznych. Kliknijcie w aplikacji, zobaczcie, co jest.
I wtedy jak znajdziecie to na polu, to już wiecie, czego się macie spodziewać. Jak z tym walczyć. A tak się zastanawiacie, co dalej. Tego nie zrobię przez komputer. Tego nie zrobię przez telewizor. To zrobię tylko przez telefon. Po to właśnie, proszę, pobierajcie aplikacje mobilne. Dlatego, że my, hektarowcy, po prostu zwyczajnie musimy się łączyć w wiedzy, w wymianie doświadczeń, w analizie, bo to jest sposób na szukanie oszczędności.